No i siema, siema, witam was w kolejnym daily na moim kanale. Jestem na Skierniewickiej Afryce, ponieważ gdzie jadę? Jadę na rancho, czyli na nasze rancho, na naszą miejscówkę, którą buduję. No i to jest naprawdę super, super po prostu klimat. Kochani, pamiętacie, jak kiedyś chciałem się tutaj gdzieś rozstawiać na tym miejscu namiotem i zostać na noc? No teraz po prostu myślę, że bardziej to będzie na rancho. No i jesteśmy na rancho, kochani. W ogóle tutaj to naprawdę jest to wszystko zaniedbane. Zobaczcie, jak tutaj wszystko urosło i rośnie dalej. W ogóle tutaj już jakieś są piwka 2% Radler z Carrefoura, bo wiem, bo kupowałem takie, ale tutaj wszystko po prostu, kochani, jest no zarośnięte, no nie? To jest po prostu zaniedbane, zapomniane i kochani, o, nawet pajęczyna. Słuchajcie, no w ogóle będę starał się tutaj ogarnąć to miejsce, bo rancho nie może być jak dżungla, nie może być niezadbane i powiem wam tak, że tutaj właśnie idę sprawdzić, czy jest siatka, czy to się ciągnie dalej. I powiem wam tak, że tutaj siatki nie ma. Ale czy tutaj siatka była, czy tam jest w ogóle słup, ale czy to się ciągnie gdzieś dalej? Podejrzewam, że to się ciągnie dalej. Tutaj w ogóle jest znowu wyłamana siatka. Tak, tutaj nie ma siatki, zobaczcie. Dopiero tam dalej jest siatka. Tutaj wszystko jest tak zarośnięte, w ogóle zapomniana miejscowa, więc super, jestem na plus i powiem wam tak, że lubię te drzewa i naprawdę super klimacik u nas na kanale powstaje, więc kochani, no co, musimy się wziąć za robotę, bo ja na razie nie mam żadnych rzeczy, które mógłbym tutaj przywieźć, ale chcę wam powiedzieć, że muszę naprawdę większość powycinać tych wszystkich krzaczorów tutaj, co rosną. No bo jak będę chciał tutaj widzów zaprosić, tak? No to nie zaproszę na miejsce, gdzie jest wszystko po prostu zarośnięte, co nie? No a tak to pozdrawiam. Myślę, że to moi widzowie znaleźli, wiecie, rancho, już tutaj zostawili puszki, tak żebym dowiedział się, że widzowie, niektórzy wiedzą, gdzie to miejsce jest. Tam pan sobie jeździ traktorem, wiecie, robi na polu. I tutaj chcę iść dalej, aby wam pokazać po prostu tą stronę, jak tutaj to wszystko wygląda. Też tutaj wszystko jest zarośnięte, tutaj jakaś butelka po piwie. No tutaj wokół rancho to też po prostu posprzątam. Chcę wam powiedzieć, że tutaj też jest jakiś śmietnik. Niestety. Tutaj to już mnie nie obchodzi, bo tutaj to może zarosnąć. A tutaj jest jakaś ścieżka zrobiona. Bo właśnie widzę, że właśnie jest ścieżka. No okej, kochani, więc na dalszym po prostu etapie tego daily widzimy się chyba u mnie w domu, albo no albo gdzieś indziej. Może znajdę coś na osiedlu, coś co by było przydatne tutaj właśnie na rancho i no co, trzeba się wziąć za robotę i ogólnie muszę też, kurczę, ogarnąć sobie jakiś statyw, bo niestety nie mam statywu. I niestety, kochani, bez statywu to tak będzie słabo nagrywać, jak ja będę po prostu, wiecie, no ogarniał. O, to wszystko. Z tamtej strony kogoś słyszałem i chyba tam jest jakaś działka kolejna, ale nie będę sprawdzał, nie będę nagrywał. Ale to dobrze, że wiecie, że znalazłem to miejsce blisko po prostu, nie wiem, innych domów, innych, wiecie, działek. Bo to też jest zawsze bezpiecznie. No i co, kochani? No i powiem wam tak, nie wiem, czy mówiłem, ale ta działka, w sensie ta miejscowa, to rancho mi przypomina rancho, jak właśnie żył mój tata. No to właśnie mi to wszystko przypomina. Na przykład siatka, na przykład o, takie coś. Właśnie ten murek. Wszystko.
Dobra, lecimy. Tutaj jest w ogóle mina, zauważyłem ją. O, tutaj w ogóle chodzą z tymi psami, nie sprzątają, właśnie ktoś idzie i zaraz powiem, że trzeba tutaj sprzątać. Tak, o tak, właśnie powiedziałem tej osobie, żeby po prostu sprzątać po swoim psie, żeby tutaj właśnie w tych rejonach żaden pies nie narobił więcej swojej miny, bo wiecie, no porządek musi być, porządek musi być, porządek musi być. Okej, dobra, mam wizję. Wizja to jest taka, że tutaj powstanie taka jakby coś, piwniczka, coś takiego. Potrzebuję deski, z drugiej strony będzie namiot, będą miejsca do siedzenia, będzie jakiś też stolik. No i oczywiście po prostu oprócz namiotu, no jeżeli mi się kiedykolwiek uda. Musiałem plunąć. Dobra, nieważne. Jeżeli mi się kiedykolwiek uda, to zbuduję coś, gdzie będę mógł sobie wejść do środka. No i co? No i taka wizja, taka wizja. No i chcę wam powiedzieć, żebyście po prostu kupowali coś lepszego niż takie coś. 2% u mnie na rancho. 2%? Serio? Nie no, ale dobra, to pozdro. Jeżeli tutaj wypliście ze względu na to, że tutaj tworzę rancho, no to super. Ale kolejne osoby, proszę zostawić na przykład puszkę, nie wiem, nie na rancho, tylko powiedzmy w tym miejscu. Tutaj jest zbieralnia puszek, które po prostu zostawicie po wypiciu tutaj u mnie na rancho. Ja potem to będę po prostu sprzątał. Albo niech ktoś po prostu tutaj... Albo na przykład tutaj zawiesi jakąś, nie wiem, torebkę, jakiś worek. Najlepiej worek. Ja to po prostu będę potem brał, co nie? Okej. A więc jest aktualizacja. I ogólnie chcę wam powiedzieć, że byłem sprawdzić, co jest tam dalej. I powiem wam tak, że tam jest wszystko zarośnięte. Tam są jakieś krzaczory, drzewa w ogóle. Do pewnego momentu, nawet nie do końca tam ulicy się ciągnie to miejsce, w ogóle ten płot, tylko w pewnym momencie się kończy i tam na końcu tego płotu już nie ma. Więc kochani, dzisiaj albo jutro, myślę, że jutro rano już będę bardziej organizował różne przedmioty na to rancho. Też chcę coś właśnie zrobić tam, jakie jest wejście, to żeby po prostu czymś tam zawinąć, oczywiście tak zawinąć, jak nie tam nie będzie, ale tak zawinąć, że będzie można to też sobie ściągnąć, wiecie, ściągać, zakładać, ściągać i zakładać. Chodzi mi o te dwa takie murki, które są po lewo i po prawo, co nie? Pokazywałem wam, widać, widać było. Właśnie, wezmę też czarny worek, że jak będziecie chcieli tam przyjechać, wypić sobie piwko czy coś tam, nie wiem, itp. No to właśnie powieszę ten czarny worek, żebyście tam nie śmiecili, bo mi zależy, wiecie, zależy mi na czystości, zależy mi na tym, żeby było tam czysto i żeby było wszystko dobrze. Okej, kochani, nie wiem, czy to jest koniec daily, nie wiem. A więc tak, ja chyba już to mówiłem, ale... Każdy z was może mi pomóc w budowie tego rancza. Każdy z was może, nie wiem, przynieść właśnie jakąś rzecz na rancho, coś do siedzenia, jakiś stolik, czy no cokolwiek, żeby tam coś już było, więcej rzeczy, co nie? Właściwie to też wejdę sobie na OLX-a, bo na OLX-ie też ludzie, wiecie, rozdają różne za darmo rzeczy, więc też tam coś posprawdzam. No i budujemy, pamiętajcie, że jak skończę, będzie imprezka, ale to mała imprezka będzie na rancho, oczywiście to będzie jako zwrot widzów, oczywiście będą worki na śmieci, żebyście nie śmiecili, żeby tam był porządek. No i chcę wam powiedzieć, że jestem szczęśliwy, naprawdę jestem bardzo szczęśliwy, że znalazłem takie miejsce, że właśnie... Nie wiem, jak to jest możliwe, że znalazłem to miejsce i już tutaj na daily lecę właśnie z budowaniem rancha. Wiecie o tym, że już od dawna marzyłem o tym, że od dawna było to moim marzeniem,
że kocham ten klimat rancha, że to jest po prostu przepraszam, że to jest po prostu w moim serduchu, co nie? Dobra, kochani, dziękuję za obejrzenie tego daily. Mam nadzieję, że daily wam się podobało. Chcę wam jeszcze powiedzieć, że dzisiaj będzie live'ik na kanale, więc wbijajcie, YOLO i siema. A właśnie, jeszcze piszcie, 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 piszcie też, jak wam się podoba mój nowy styl zarostu. Czyli tutaj po prostu ogoliłem, tutaj ogoliłem, wiecie, tutaj pium ogolony, ale tutaj zostawiłem właśnie taki zarościk. Jak wam się podoba? Piszcie w komentarzach. Zostawiajcie łapy w górę, piszcie, piszcie, co wy moglibyście jeszcze dać na to rancho? Czy będziecie właśnie na zlocie widzów na rancho? Czy nie wiem, czy podoba wam się to, jak się dzieje na kanale? Co byście chcieli jeszcze zobaczyć na kanale? I też piszcie, piszcie od zarościku.